Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym CROXY otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. Witam was bardzo serdecznie, jestem oczywiście CROXY. Zaczynamy sobie bitewkę oczywiście na CSGO skinsie, na skrzyneczki 3% na AK-47 White Lotus. No nie ukrywam, że jeszcze mi się go nie udało zdobyć, odkąd oczywiście weźmy te nowe limitowane skrzynki, więc mam nadzieję, że tutaj pójdzie nam oczywiście ciut lepiej. Mam nadzieję, że metodą prób i błędów uda nam się oczywiście tego kałacha zdobyć. Oczywiście przypominam ci o konkursie na skina. Jak chcesz wygrać, sub z dzwonem, łapa w górę pod filmem, napisz komentarzyk na Discorda dołącz i oczywiście użyj kodu CROXY na CSGO skinsie, jak oczywiście osobą pełnoletnią jesteś. Logujesz się z linku z opisu, bądź klikasz oczywiście magiczny zielony plusik. No i tutaj oczywiście kodzik CROXY przez 2x wpisujesz, dajcie ono oczywiście 10% więcej do każdej wpłaty. No i oczywiście skrzyneczka na start za free dla nowych użytkowników. A jak oczywiście z kodem CROXY wpłacasz, no to przypomnę ci, że oczywiście czekają na ciebie takie piękne skiny jak USP Kill Confirmed, no tutaj rękawiczki, MK, AWP, no bardzo dużo tutaj nagrod oczywiście na ciebie czeka, w zależności oczywiście ile z kodem CROXY wpłacasz. Jak wpłacisz 4 dychy, no to oczywiście masz szansę wygrać tak naprawdę któregoś z tych tutaj wszystkich skinów. No i oczywiście jak uda ci się wygrać, to od razu po doładowaniu otrzymujesz taki prezent i oczywiście wtedy oznacza to, że udało ci się skina wygrać. A my wracamy oczywiście do tej naszej bitwy, bo no, postawiłem sobie za cel dzisiaj tego White Lotusa trafić i bardzo bym chciał to zrobić, najlepiej jakimś nie za dużym nakładem pieniężnym. Póki co 7400 zł w plecy, biorąc pod uwagę oczywiście tą poprzednią bitwę. No tutaj już ponad 15 koła myślę będziemy na minus, jeżeli tej bitwy nie uda nam się wygrać i oczywiście Lotusa przede wszystkim trafić. Zobaczmy, póki co mój przeciwnik tutaj z kosą Bowie Knife Lore sobie zaczął tą bitwę. 3 skrzynki do końca. Przypominam, że 3% mamy na tego kałacha White Lotus. No i zobaczmy, czy tu się coś zmieni w tej bitwie. 2 ostatnie skrzynki i zobaczmy, czy w tej ostatniej też będzie się kryć naklejka. No i niestety, no mój przeciwnik chociaż sobie tutaj za dużo nie stracił, tak? Jest tak skromny tylko 6000, lekko ponad złotych. Kopiujemy oczywiście bitwę. Powiem tak, miałem 40 koła stary, a w tym momencie, jeżeli tą bitwę przegramy, zostaje mi 18 tysięcy, rozumiesz to? Jakby to jest ciul pęgi, nie? A jak Lotusa nie widu, ni słychu, no to tak go dalej tutaj niestety na tych bitwach nie możemy upolować. Co bardzo mnie tutaj, bardzo mnie tutaj smuci, bo jednak trafić takiego koła, no zobacz, no że od 12 koła do 60 tysięcy 6 jest właśnie w tej kategorii cenowej ten skin, więc no jest to jeden z bardziej pożądanych skinów i mamy to w końcu 25 koła, no i o to chodzi, czy w tym momencie jesteśmy na plus, czekaj, dwie bitwy, jesteśmy chyba na plus, tak mi się wydaje, ale nie jestem w 100% przekonany, ale udało się, mamy tego White Lotusa, trafiliśmy go w końcu na 3%, w tym momencie 44 koła, więc chyba udało mi się tutaj zarobić, więc spróbujmy sobie jeszcze raz z tą bitewką, może tutaj uda nam się podtrzymać fajną pasce trafiania tych kałachów, więc zobaczmy, po raz kolejny jest to bot i Samu, udało nam się tego kałacha trafić w trzeciej bitwie, czy czwarta też okaże się tutaj zwycięska, przekonamy się za chwilę. 5 skrzynek jeszcze przed nami z AK-47 White Lotus. No tutaj jednak poleciał nie najgorszy stan, tak? No mogło być to 12 tysięcy, było ponad 20, więc nie ma co narzekać. No ale mogło być też 60, tak? No ale nie ma co, mogło być oczywiście gorzej, nie można narzekać. Jak tutaj skrzyneczka fajnie oddała. Zobaczmy dalej, jeszcze 2 skrzynki do końca. No nie jest to White Lotus, ale czy to będzie profit 3700? No jest to co najwyżej mniejszy minus z tej bitwy, no bo kałacha już tutaj niestety nie zobaczymy. 3800, no lekki niedosyt jest, ale zobaczymy jak będzie teraz, bo w tym momencie na tej bitwie zameldowało się aż 10 skrzynek właśnie z tym kałachem. 10 tysięcy złotych ponad wydajemy w tym momencie na tą bitwę, no i liczymy, że tutaj te skrzynki no jednak coś zarzucą, tak? Zobaczmy, liczymy oczywiście na odrobinkę szczęścia, tak? Jeden ładny tutaj kałaszek White Lotus, no dwa to już by było w ogóle coś niesamowitego, trafić dwa w jednej bitwie, nawet sobie tego nie wyobrażam, jakie to musi być szczęście, stary, no ale zobaczmy, póki co połowa bitwy za nami, no i niestety żadnego tutaj tego kałacha dalej nie uświadczyliśmy. Zobaczmy, czy tu się coś
zmieni w tej skrzynce? Na pewno nie. Otwarcie kolejne. Zobaczmy. W ogóle przypominam jeszcze... Patrz! Patrz! Mamy to! Kolejny White Lotus, 25 koła, no i o to chodzi. Chciałem powiedzieć, że na Discordzie wrzuciłem wam nowy giveaway w zakładce Ustrzel Skina, więc koniecznie wpadaj na Discorda i bierz udział. No, White Lotusy tutaj, no, no coś sypnęło, tak, coś sypnęło, nie będę ukrywał. 10 koła jeszcze gemstone'ik tutaj na koniec dla widza, żeby, no tutaj widz jeszcze troszkę rozrywki i adrenalinki uświadczył. Bot i Samu, 6 skrzynek gemstone i zobaczmy, pierwsze otwarcie, Huntsman za dwójkę. A 600 nawet, no tutaj ciut więcej nawet kosztuje niż strzelałem. No tutaj Shadowki Marble Fate, tu jest porówno mniej więcej z tą nawajką, jak będzie dalej. Czy będzie chociaż jeden, to jakiś taki spektakularny nóż. Przekonamy się o tym zaraz. No przypominam, że bitwa kosztuje 10 koła, więc no tutaj z tych gemstone fajnie by było coś takiego ciekawego dostać. Zobaczmy, czy tutaj, no, melduje się karambit stary. No i ta bitwa już na pewno będzie na plus, ale czy to będzie moje? Oto jest pytanie. No na pewno będzie to moje, stary, bo w tym momencie w tej bitwie, no takie skromne, prawie 18 tysięcy.